Jeśli jesteś jedną z tych osób, które uwielbiają zaczynać swój dzień od kawy, to witaj w klubie, bo ja też. Dziś zastanowimy się jednak, czy dobrze jest pić kawę na pusty żołądek. Dla mnie kawa z rana jak śmietana, pomaga się skupić i odpędza zmęczenie. Ponadto kofeina zwiększa funkcjonowanie mózgu, nastrój i wydajność, co jest szczególnie przydatne, jeśli lubisz ćwiczyć rano. Ale z drugiej strony gorycz może sprawić, że żołądek będzie produkował więcej kwasu. Niektórzy twierdzą, że może to podrażnić ten organ, a nawet spowodować dalsze problemy żołądkowe. Podobno picie kawy na pusty żołądek jest niezdrowe, ponieważ brak pokarmu to brak ochrony. Kwas dociera do wyściółki, co może być przyczyną kilku dolegliwości. Ale spokojnie, na chwilę obecną nie ma żadnych badań, które potwierdziłyby te teorie. Oznacza to, że teoretycznie picie kawy na pusty żołądek nie musi powodować problemów trawiennych. Nie musi, ale może. Wszystko zależy od Twojego organizmu. Warto więc zwrócić uwagę na to, jak reaguje na kawę i czy czujesz się lepiej, pijąc ją przed czy po śniadaniu. Gdzie przechowujesz kawę? Jeśli trzymasz ją w zamrażarce, to powinieneś wiedzieć, że w ten sposób owszem, będzie zimna, ale nie świeża. I nie ma znaczenia, czy to kawa mielona, czy ziarna. Powinieneś przechowywać ją w ciemnym, chłodnym miejscu, bez powietrza i wilgoci, na przykład w słoiku. I najlepiej schować ten słoik w szafce z dala od pieca lub bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli jesteś fanem aromatu kawy, ale nie możesz znieść jej gorzkiego smaku, po prostu dodaj szczyptę soli przed zalaniem fusów. Sól zawiera sód, który nie pozwala kubeczkom smakowym na języku odczuwać goryczy. Kawa jest wówczas mniej gorzka i wszyscy są zadowoleni. Ale chyba najprostszym i najszybszym sposobem na tchnięcie nowego życia w swój ulubiony napój jest dodanie szczypty cynamonu. Oczywiście możesz zaszaleć i dodać na przykład gałkę muszkatułową, kardamon lub goździki. Jeśli jesteś fanem śmietanki, ale nie lubisz tych kupowanych w sklepie, bo zawierają mnóstwo olejów, cukru lub innych niezdrowych składników, możesz zrobić ją w domu. Dodaj do śmietanki odrobinę aromatu migdałowego lub waniliowego i szczyptę ulubionego słodzika. Jeśli wolisz bogatszą konsystencję, użyj mleka skondensowanego. Albo zrób sobie kawę z dodatkiem oleju kokosowego lub masła, bo nie ma to jak sycący posiłek na rozpoczęcie dnia, który przy okazji pomoże Ci utrzymać wysoki poziom energii. A skoro mowa o spienianiu, to możesz w tym celu użyć prasy francuskiej. To naprawdę świetny zamiennik klasycznego spieniacza. Wystarczy, że podgrzejesz mleko i wlejesz je do prasy. Następnie zdejmiesz pokrywę i zaczniesz je ubijać. Po około 5 minutach mleko będzie cudownie spienione. Czy wiesz, że cold brew nie oznacza zimnej kawy, tylko odnosi się do sposobu parzenia bez użycia gorącej wody? Przygotowując cold brew, fusy kawy moczy się w zimnej wodzie przez co najmniej 12 godzin. Kawa powinna być grubo zmielona. Po tym czasie otrzymasz mocny koncentrat kawowy, który można wypić od razu lub dodać do kawy na gorąco. Oczywiście istnieje też możliwość dodania kostek lodu, ale te rozwadniają napój. Dlatego też lepiej jest zrobić kawowe kostki. Wystarczy przygotować kawę, przelać ją do foremki do kostek lodu i umieścić w zamrażarce. Jeśli nie możesz doczyścić plam po kawie, nałóż sodę oczyszczoną na szorstką stronę gąbki i ostrożnie pocieraj. Plamy szybko znikną. A jeśli jesteś jedną z tych osób, które lubią delektować się kawą godzinami, to witam w klubie ponownie. Na pewno zauważyłeś, że podgrzewana w mikrofalówce kawa nie smakuje zbyt dobrze, a jeśli ustawisz wysoką temperaturę, to najzwyczajniej się przypali. Najlepszym sposobem jest powolne podgrzewanie jej na wolnym ogniu. Przed zaparzeniem kawy warto przepłukać filtr pod gorącą wodą. W ten sposób usuniesz z niego resztki, które mogłyby wpłynąć na smak naparu. Czy Ty też wyrzucasz fusy po kawie? Natychmiast przestań! Możesz je wykorzystać na wiele sposobów. Świetnie sprawdzą się jako środek odstraszający szkodniki lub nawóz. A jeśli jesteś fanem świec, dodaj trochę fusów do wosku, aby uzyskać ładny kawowy zapach. Próbowałeś kiedyś shake espresso ze Starbucksa? Oto wersja, którą możesz zrobić w domu. Pewna użytkowniczka TikToka nagrała filmik, w którym pokazała, jak przygotować shake espresso z brązowym cukrem i mlekiem owsianym. Weź cynamon, brązowy cukier, espresso i lód i umieść wszystko w słoiku. Zamknij go i zacznij potrząsać, aż mieszanina się dobrze spieni. Następnie dodaj odrobinę mleka i wymieszaj. Czy słyszałeś kiedyś o kawie Dalgona? Jeśli jesteś fanem zarówno TikToka, jak i kawy, to na pewno widziałeś już ten trend.
Jedna z użytkowniczek opracowała fajny trik dla tych, którzy nie mają pod ręką blendera. Wystarczy wziąć trzepaczkę. W swoim filmiku dziewczyna używa trzech składników do przygotowania kawy dalgona – cukru, kawy rozpuszczalnej i gorącej wody. Umieszcza to wszystko w dużym kubku, a następnie miesza składniki, rolując trzepaczkę rękami. Owszem, trwa to trochę dłużej niż przy użyciu blendera, ale to fajny trik na wypadek, gdybyś go nie miał lub nie chciał dokładać naczyń do mycia. Kolejny trik z TikToka, czyli tak zwane profi. Co to takiego? To bardzo prosta sztuczka, która pozwala zamienić kawę w posiłek. Aby ją wypróbować, musisz przygotować mrożoną kawę, ale zamiast śmietanki dodaj ulubioną odżywkę białkową. Najlepiej sprawdzą się smaki czekoladowy i waniliowy. Możesz również dodać trochę mleka, śmietanki lub słodzika i szybkie śniadanie gotowe. Jak przygotować espresso bez espresso? Wbrew pozorom da się, nawet jeśli nie masz ekspresu do kawy. Pewien znany TikToker barista pokazał na swoim koncie, że do przygotowania domowego espresso można użyć kawy rozpuszczalnej. Cały szkopuł tkwi w proporcjach. Podczas parzenia wystarczy dodać więcej łyżeczek kawy do mniejszej objętości wody. Oczywiście nie będzie to smakowało dokładnie jak espresso, ale może stanowić świetną alternatywę, z tym, że prawdopodobnie będzie nieco bardziej gorzkie. Wystarczy jednak dodać jakiś słodki syrop lub mleko, aby pozbyć się cierpkości. Tylko pamiętaj, żeby używać wysokiej jakości ciemnopalonej kawy. Jeśli masz w domu ekspres do kawy, nie zapomnij o jego regularnym czyszczeniu. Podczas parzenia ziarna pozostawiają olej, który z czasem może się osadzać i przybierać do wnętrza urządzenia. Jeśli nie wyczyścisz ekspresu, pozostałości mogą zmieszać się z kolejną porcją kawy i sprawić, że będzie ona miała dziwny smak. Staraj się też używać tylko wysokiej jakości ziaren. Kosztują nieco więcej, ale jeśli jesteś prawdziwym miłośnikiem kofeiny, to naprawdę warto. Nie oznacza to oczywiście, że musisz kupować najdroższą kawę świata, bo ta kosztuje ponad $1200 za kilogram. Zwierzę zwane łaskunem palmowym zjada ziarna kawy, przetwarza je w swoim żołądku, po czym wydala. I za to właśnie płacisz. Jedna filiżanka kawy Kopi Luwak kosztuje nawet $100.